Cześć, witam. Na tę książkę czekało wielu czytelników, zwłaszcza tych, którym spodobała się książka pod tytułem Sekretne życie drzew, tego samego autora. Peter Wollenben napisał bowiem książkę Duchowe życie zwierząt, w której to książce przytacza przykłady tego, że zwierzęta odczuwają emocje, umieją podejmować decyzje, mogą zachowywać się tak czy inaczej w zależności od sytuacji. Porusza w tej książce też kontrowersyjne tematy, bo spojrzę teraz na tytuły poszczególnych rozdziałów. Na przykład takie tematy jak, czy zwierzęta odczuwają wdzięczność, czy kochają nas naprawdę, a nawet taki temat kontrowersyjny jak, czy i gdzie istnieje dusza zwierząt. Muszę powiedzieć, tak sobie myślę, że lekturę tej książki będą inaczej odbierać ci, którzy ze zwierzętami mają niewiele do czynienia, którzy obserwują je z pewnej odległości, a inaczej ci, którzy tak jak ja mają w domu całe stado tych czworonożnych, dwunożnych i innych wokół przyjaciół. Dla mnie niektóre fakty opisane w tej książce są oczywiste, bo kiedy obserwuję moje stado i świat wokół, widzę te właśnie zachowania wynikające z emocjonalności zwierząt. Jako pełną recenzję chciałabym przedstawić pewną historyjkę związaną z naszą suczką Zuzią, która to historyjka jest następująca. Otóż wzięliśmy Zuzię ze schroniska w Gorzowie. Jechaliśmy z Andrzejem po małego czarnego pieska, a wróciliśmy z dużą białą suką, a było to tak. Kiedy weszliśmy na teren schroniska, wszystkie psy natychmiast zaczęły szczekać, ujadać, skakać na płot, aby zwrócić na siebie uwagę. Ale ja zauważyłam w jednym końcu psa, który siedział odwrócony tyłem do tego całego zamieszania i wciśnięty w kąt. Pracownik schroniska powiedział nam, że to jest suczka, która została oddana do schroniska w wieku, Andrzej, ilu? 9 miesięcy. W wieku 9 miesięcy. Wychowywała się u pewnej rodziny od szczeniaka, ale rodzina uznała, że suczka jest za duża na ich małe mieszkanie i oddali ją do schroniska. I wtedy suczka przestała jeść. Jakby świadomie chciała się zagłodzić. Trzeba ją było karmić na różne inne sposoby, kroplówką, strzykawką, aby, jak mówię, zaczęła jeść. Ale odcięła się od świata emocjonalnie. I kiedy weszłam do tej klatki, wyprowadziliśmy tę właśnie suczkę na zewnątrz, wzięła ją na smycz i widzieliśmy z Andrzejem, że to jest to, że my wybraliśmy ją, a ona wybrała nas. Zuzia była z nami 16 lat i dała nam samo najlepsze. Odeszła od nas na tydzień przed świętkami Wielkiej Nocy i ten film właśnie jej poświęcam. Dziękuję, do zobaczenia.